Zajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami. I gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto baranek boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny 10. Bardzo lubię ten fragment. Kiedy uczniowie spotykają Jezusa, pokazuje na niego święty Jan chrzciciel, i idą za Jezusem i próbują zagaić. A Jezus, zamiast sprawić im kazania i wykorzystywać chwilę i teologicznie ich kształtować, mówi: Chcecie mnie poznać? Chodźcie, zobaczycie. Zobaczycie, gdzie mieszkam, czym żyję, jaki jestem. I tego dnia pozostali u Niego. Coś ich przyciągnęło? Następnego dnia zrobili jeszcze jedną ciekawą rzecz: mianowicie polecieli i zaprowadzili do Jezusa swoich braci, swoich przyjaciół. W ten sposób Szymon mógł także poznać się z Jezusem, a potem stać się świętym Piotrem. Każdy z nas znał taki moment, kiedy z Jezusem się poznał, spotkał, o Jezusie usłyszał. Jasne, że tak. Czy był już to ten moment, w którym powiedziałeś: „Dobra, idę za tobą. Chcę być twoim uczniem, nie takim byle jakim, który coś tam wie, ale chciałbym chwilę pomieszkać w tym, kim jesteś, w tym jaki jesteś, poznać twoją ewangelię”. Uczniowie przeżyli to spotkanie tak bardzo, że aż zapamiętali o której to było godzinie. Wiecie, kiedy dzieją się ważne rzeczy w życiu, to pamiętamy je przez całe lata. I myślę, że Jezus bardzo często Prowadzi nas właśnie do takich spotkań, do takich wydarzeń, żebyśmy mieli do czego się odwołać. To jest też Jezusowy sposób. Zabiera na przykład swoich uczniów na Górę Tabor. Widzą go przemienionego, dzieją się jakieś cuda, ale z całą pewnością potem do tego wydarzenia będą wracać. Na bank potem powtarzali sobie historię o tym, jak Jezus chodził po wodzie. Na pewno powtarzali historię, jak Jezus. Pięcioma chlebami nakarmił kilka tysięcy ludzi. Takie rzeczy się pamięta. Więc z jednej strony poznawali Jezusa, widzieli, jakie ma możliwości, byli pewnie zaszokowani, a z drugiej ciągle się pytali: kim on właściwie jest? Co jeszcze takiego Jezus wymyśli? I widzieli, że Jezus szanuje każdego człowieka, dla każdego ma czas, dla każdego poświęci to, co jest mu potrzebne, a jednocześnie zna człowieka i chce dla niego być dobrym. Konsekwencja Jezusa jest tutaj niesamowita. Uczniowie idący za Jezusem zmieniają swoje życie. Już nie zostają tymi, którzy, którymi byli wcześniej. Nie zostają celnikami, nie zostają rybakami, stają się apostołami. Ale przecież ciągle umieją robić swoje rzeczy dlatego Jezus także ich wybiera. Wie, że ten jest zadziorny, ten umie kombinować, ten ma świetną gadkę, ten jest solidny w robocie. Dlatego we wspólnocie Kościoła jest miejsce dla każdego. Jaki jest warunek? Warunek jest tylko jeden. Okej, okay. idę za tobą. Jezus więc zapraszając każdego człowieka, także ciebie do tego, byś był jego przyjacielem i był w kościele, nie stawia wygórowanych wymagań. Jasne, często się boimy, bo jest pięć przekazań takich, osiem takich, siedem takich zaleceń, jeszcze tutaj trzeba to, jeszcze coś podpisać. Można się w tym pogubić. Ale kiedy zamieszkamy razem z Jezusem. Kiedy będziemy poznawać, jak On żyje na co dzień, będziemy poznawać Jego życie, czytając Ewangelię i starać się żyć według Jego zaleceń, wtedy okazuje się zupełnie nowa jakość i możemy ją odnaleźć właśnie w sobie samych. Może się tak zdarzyć, że ktoś się nudzi w kościele. No bo tam i gorzkie żale, bo to już nie dla mnie, bo to długo, tata, ale muszę iść. Mnóstwo młodych ludzi przestało chodzić do kościoła. Dlaczego? No bo nudne, bo tradycyjne, bo jakby to było bardziej takie efektowne, to może wtedy bym się zdecydował, dlaczego Bóg nie chce być efektowny? Nie wiem, ale mogę się domyślać, że efektowne rzeczy często szybko przemijają. Przyjemności, wielkie wydarzenia są świetne na chwilę. Bóg jest długodystansowcem i uczy nas patrzenia także do przodu. Jak sobie radzić? Dobrze stawiać. Pewne kroki, jeden po drugim. Niekoniecznie startować sprintem na 42-kilometrowy maraton. Dlaczego? Bo prawdopodobnie w połowie będziemy musieli się wycofać. Więc Bóg mówi: rozkładaj siły, ale staraj się nie wycofywać. Jeśli będziesz czuł presję, jeśli będziesz czuł, że przegrywasz, będę z Tobą. Bóg jest wierny właśnie w swoich obietnicach i na tym możemy opierać także naszą wiarę. No dobra, to wolisz grać czy kibicować. Są ludzie, którzy fascynują się różnymi konkurencjami, ale nieraz krzyczą z trybuny: Jak on tu zagrał, zrobiłbym to o wiele lepiej. Jasne. To spróbuj. Pewien człowiek zgłosił taki postulat na Igrzyska Olimpijskie, żeby obok ośmiu zawodników, wiecie, tych wysportowanych, biegła na przykład jedna dowolnie wylosowana osoba z widowni. Bo dopiero wtedy byśmy zobaczyli, jakie prędkości osiągają ci, którzy ćwiczą na ten wynik latami. Wydaje mi się, że w ten sposób, angażując się, możemy zacząć wygrywać. Natomiast jeśli ktoś będzie tylko i wyłącznie kibicem, może być rozczarowany, ale sam nie zazna smaku zwycięstwa. Myślę, że Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy sami wygrywali, chociażby w takich małych konkurencjach jak sprzątanie ze stołu, codzienna modlitwa albo rozmawianie z niewygodnym wujkiem. Nie wiem, czy mieliście takie zabawy, jak byliście trochę mniejsi, ja coś takiego pamiętam. To były budowle z koców. Stawiało się wielką bazę, z krzeseł, koców było wejście zasłonięte poduszką. Wiadomo, kiedy dorośli na to wszystko patrzyli, mówili: Nie, tak, to ci się rozwali, tu sobie postaw inaczej. No, ale to nie o to chodzi. To chodzi o przygodę. I nawet jeśli te budowle nie przypominały średniowiecznych zamków, wystarczały do tego, żeby się świetnie bawić. Wydaje mi się, że kiedy Bóg patrzy na nas z nieba i widzi, jak my próbujemy stawiać nasze kroki w życiu, w przyjaźniach, w pracy, w realizacji naszych marzeń, może się czasem uśmiechnąć, bo wie, że dałoby się to zrobić troszkę lepiej, ale nigdy nas nie osądza i nie broni i nie zabiera nam zabawek tylko dlatego, że wymyśliliśmy sobie troszkę inaczej. Oczywiście jest konsekwentny. Kiedy czynimy zło i ranimy inne jego dzieci, Wtedy będzie je bronił. Wtedy będzie zawsze wstawiał się za nimi. Dlaczego? Bo ten ojciec kocha wszystkie swoje dzieci. Nie wiem, czy graliście w taką grę Assassin's Creed. Bardzo ciekawa skradanka, dużo z ciekawych elementów, chyba największy na mnie wrażenie wywołuje skok wiary. Kiedy wspinasz się swoją postacią na wysoki jakiś budynek lub na jakąś górę i ogarniasz wzrokiem całą okolicę, to potem możesz jednym skokiem znaleźć się na dole. Jest troszkę deszczyk emocji. Natomiast skok wiary? Hmm. Pewien myśliciel mówił kiedyś, że z Panem Bogiem troszkę tak jest: albo wierzysz, albo nie wierzysz. Nie można troszkę. Jak już skoczysz, to nie możesz powiedzieć albo nie. Jezus będzie nas nieraz zapraszał do tego, żeby Jemu zaufać takim skokiem wiary, i mówi: Ja Cię widzę, ja Cię obronię. Czy ufasz mi, to nazywamy wiarą. Nie wszystko da się zrozumieć. Nie wszystko da się wyliczyć, nie wszystko w naszym życiu będzie łatwe i proste. Nieraz trzeba zawierzenia, czyli zamknąć oczy, złapać się za rękę Jezusa i powiedzieć: Dobra, zrobię po twojemu. Żeby wiedzieć, czego Bóg chce od nas i do czego nas zaprasza, i żeby On wiedział, czego my pragniemy, warto rozmawiać. Od dzieciństwa już wiemy, że rozmowa z Bogiem to modlitwa. Nauczyłem się czterech rodzajów modlitwy. Na przykład modlitwa uwielbienia. Co to znaczy modlitwa uwielbienia? To znaczy mówić Bogu miłe rzeczy. Boże, jaki jesteś dobry. Boże, jaki ty jesteś dla mnie cierpliwy. Boże, jaki ty jesteś piękny. To co? To Bóg nie wie o takich rzeczach? Oczywiście, że wie. Tak samo jak wszystkie chłopaki wiedzą, że są sprytne i wszystkie dziewczyny, że są urodziwe. Ale kiedy usłyszy się na własne uszy, od razu jest cieplej na sercu. To modlitwa uwielbienia. Nie chodzi mi o coś, po prostu jestem, po prostu spędzam czas. To jest szczególny rodzaj znajomości. Druga to modlitwa prośby. Jasne, chodzi o to, żeby poprosić. Często warto prosić w konkretnych rzeczach. Modlitwa prośby także jest po to, żebym ja poznał własne serce i po pewnym czasie umiał rozpoznać, czy to jest moja prośba, czy może zachcianka. Albo zwykły prostacki szantaż. Pan Bóg szantażem bawić się nie będzie, ale próśb słucha bardzo uważnie, bo jest dobrym Bogiem, dobrym Ojcem. Modlitwa prośby uczy nas jeszcze jednej rzeczy: że ja jestem proszącym, a Bóg jest dającym, czyli jest wyżej ode mnie, a to często jest niemałą sztuką do przyznania się. Trzecia modlitwa to modlitwa dziękczynienia. Wiecie, każde dziecko lubi dostawać prezent pod choinkę. Ale jak pójdzie utulić rodziców i serdecznie im za to podziękuję, to może się spodziewać, że i na następne święta będzie obdarowane. Dlaczego? Ponieważ dziękczynienie rozszerza serce, wprowadza świetną atmosferę. Bóg lubi przebywać w dobrej atmosferze. Bóg też umie podziękować za to, co uczynimy dobrego. Modlitwa dziękczynienia sprawia też i radość wewnętrzną. A święty Paweł Apostoł uczy nas: w każdym położeniu dziękujcie. Tak, w każdym. To co, jak zawalę sprawdzian z matmy? No może to być trudne, ale rozejrzyj się wtedy, co w Twoim życiu takiego się zdarzyło, za co można by podziękować. No chyba, że byłeś po prostu leniwy. No to wtedy do roboty. I czwarta modlitwa, czwarty rodzaj, to modlitwa wstawiennicza. To wiecie, dobrze zrozumie ktoś, kto ma rodzeństwo. Wstawiam się za kogoś i mówię, proszę Cię, pozwól mu. To jest właśnie, To jest właśnie to. Wykorzystuje mój kontakt z Panem Bogiem, żeby poprosić w intencji kogoś, dlaczego on nie może sam. Może nie umie, może jest w takim stanie życia, w takim miejscu swojego życia, że po prostu nie ma na to siły. Dlatego więc jeden drugiemu pomaga, jeden drugiego wspiera i na tym polega Jezusowy Kościół. Jezus nie zaprasza ludzi do tego, żeby szli za nim każdy z osobna. Jezus robi grupy. Jezus zebrał dwunastu apostołów, a potem mnóstwo uczniów i mówi: dbajcie o siebie, rozmawiajcie ze mną, módlcie się, spotykajmy się codziennie, a potem próbujcie to wszystko pozlepiać razem. I będziemy jedną wytrwałą ekipą. Jezusowym sposobem na Kościół jest zbierać ludzi. Jezus rozmawia z ludźmi osobno. Ma czas dla każdego osobno, to prawda, ale wie, że do dobrych, wielkich rzeczy ciężko idzie się w pojedynkę. Dlatego, abyśmy osiągnęli zbawienie, czyli byli szczęśliwi na wieczność, Jezus proponuje nam drogę we wspólnocie w kościele. Co myślisz, kiedy słyszysz słowo kościół? Może ci się kojarzy, parafia, starsi ludzie, gorzkie żale. Być może. Jednocześnie jest mnóstwo ludzi, którzy w kościele odkrywają swoje własne miejsce. Dlaczego? Dlatego, że przestali kibicować, a zaczęli grać. Odszukali w Nim przyjaźń z Jezusem, odszukali w Nim obecność sakramentów, możliwość otrzymania przebaczenia, ale także możliwość rozwinięcia własnych skrzydeł, talentów, czasu, przyjaźni. Jest tego mnóstwo. Posłuchajcie. Cześć, jestem Macia. Jakiś czas temu wydawało mi się, że Kościół jest miejscem bardzo trudnym i niezrozumiałym i nie do końca miejscem dla młodych ludzi, bo ciężko tam odnaleźć siebie. Ale zmieniło się to, gdy przystąpiłam do bierzmowania, a chwilę potem zostałam animatorem, więc już przestałam się tak naprawdę przyglądać z boku wspólnocie, jaką jest Kościół, ale zaczęłam brać w niej realny udział, mieć jakiś wkład. Co to zmieniło? Zmieniło to, że już nie patrzyłam na Kościół jako na miejsce trudne ale jako na miejsce bardzo ludzkie, proste, takie moje. Znalazłam tam wielu ludzi, bardzo różnych, e, którzy mają przeróżne pasje, zainteresowania, ale łączy ich jedno, bycie w tej wspólnocie e, razem z Panem Bogiem. Przyjaźnie dla mnie relacją bardzo cenną i, i poważną, a myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że znalazłam tam przyjaciół. Odnalazłam tam też tak naprawdę Pana Boga. Bardzo często powtarzam, że Pan Bóg przychodzi do nas przez drugiego człowieka. Dla mnie każdy uśmiech, każde dobre słowo i pytanie, jak się masz, to jest właśnie doświadczenie tej miłości Pana Boga. Dlatego uważam, że w kościele odnalazłam Pana Boga, ale też odnalazłam siebie. Na początku bardzo mnie zadziwiało, że ktoś bierze pod uwagę moje pomysły, moje, moje zdanie i, i re, realizuje to, co, co ja mówię, to, co ja chcę zmienić, co wprowadzić. Dlatego też myślę, że w kościele odkryłam, kim ja jestem i co ja mogę. I, i tak podsumowując, kościół to miejsce dla mnie bardzo. Cenne i bardzo wartościowe, gdy ja czuję się spokojna, taka bezpieczna i, i kochana. Kościół to jest także reakcja Pana Boga na to, że często nie umiemy wstać sami. Nie poradzimy sobie z wieloma rzeczami w pojedynkę. Bóg, wiedząc o tym, chętnie nas podnosi i mówi: Spróbujmy razem. Niektórych rzeczy trzeba po prostu doświadczyć. Uwielbiam lody sernikowe. Lubisz lody sernikowe? Jeśli nie wiesz, jaki to smak, to pozwól, że ci nie opowiem jaki, bo nie mam porównania. Ciężko to wyjaśnić. Niektóre sprawy, bycie z Jezusem, bycie we wspólnocie kościoła, są bardzo osobistym doświadczeniem. Ciężko to przekazać. Dlatego Jezus mówi: Gdzie mieszkam? Chodź i zobacz. Jak być szczęśliwym? Chodź spróbuj. Chcesz dostać przebaczenie? Przyjdź, dam ci je zawsze. Jezus daje nam niezwykły dar wolności. I ten dar wolności każdy przeżywa w rozmaity sposób. Jezus pilnuje nas przez przykazania, daje nam drogę pewną, sprawdzoną, jest naszym zbawicielem. Nie wahał się oddać życia na krzyżu, abyśmy my mogli żyć. I jako zwycięski z martwych wstały, zaprasza nas do zwyciężania we własnym życiu. Niektóre rzeczy trzeba doświadczyć na własnej skórze. Jak to jest skakać o świcie do morza, jak to jest jechać na pełnej petardzie z górki na rowerze górskim. Nie bójcie się. Wiele rzeczy przed Wami jeszcze. Wiele rzeczy przed nami jeszcze do odkrycia, ale mamy wsparcie z góry i tu będziemy zwyciężać. Do zobaczenia i z Bogiem. Ostatnie rekolekcyjne zadanie dla wytrwałych: przeczytaj jeden dowolny rozdział z Ewangelii, według Świętego Marka, i spróbuj zobaczyć, czy znajdziesz coś, czego nie wiedziałeś jeszcze o Jezusie.